Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, a naszym gościem jest poseł Radosław Fogiel, zastępca Rzecznika Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, witam panią redaktor, witam państwa. Panie pośle, co Prawo i Sprawiedliwość zrobi, żeby uspokoić złe i gwałtowne nastroje po opublikowaniu uzasadnienia, a potem wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji? To jest oczywiście otwarte pytanie. Jeżeli emocje zostały rozbudzone faktem orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, faktem wykonania przez rząd ciążącego na nim obowiązku, to znaczy publikacji wyroku, no to oczywiście tych zdarzeń cofnąć się nie da. One są wymagane przez polską konstytucję, przez tę samą konstytucję, której zapisy sprawiły, że wyrok Trybunału Konstytucyjnego jest jaki jest. Ale oczywiście nie chodzi o to, żeby dzisiaj w dobie pandemii emocje były rozgrzane, żeby gromadzić się na ulicach. To, panie pośle, mówić, przepraszam bardzo, proszę konkretnie powiedzieć, czy będzie poddany pod obróbkę, że tak powiem, projekt prezydencki, czy będzie jakiś inny projekt, czy w ogóle państwo nic nie zrobią w Prawie i Sprawiedliwości? To nie chodzi o Prawo i Sprawiedliwość, chodzi o to, że wraz z publikacją wyroku do obiegu prawnego wszedł wyrok Trybunału Konstytucyjnego i w związku z tym ten zakwestionowany fragment ustawy przestał obowiązywać. Ważne jest jednak to, co jest w uzasadnieniu, to, gdzie sędziowie Trybunału Konstytucyjnego zwracają uwagę na stosowanie przesłanki dotyczącej życia i zdrowia kobiety, że to się często wiąże z sytuacjami wad letalnych, bo o tym tutaj mówimy. I czyli pan uważa, panie pośle, przepraszam, że z tego, co obowiązuje, z tego kształtu ustawy, po zakwestionowaniu przepisu przez Trybunał, i tak można dokonać aborcji, jeśli płód będzie miał wady letalne, i można to zrobić ze względu na zdrowie i życie matki? Inaczej, zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem w tym momencie aborcja jest dopuszczalna, jeżeli ciąża, dalsze jej trwanie zagraża w sposób poważny zdrowiu lub zagraża życiu matki. Jeżeli zagraża zdrowiu w sposób poważny psychicznemu. To już są szczegóły, których ja nie podejmuję się rozstrzygać, bo tutaj jest potrzebna dalece większa wiedza niż z tego zakresu, niż ta, którą ja posiadam. Rolą parlamentu, rolą większości parlamentarnej jest wprowadzenie tego wyroku do polskiego stanu prawnego. I do co tego to jesteśmy, znaczy? Do tego jesteśmy zobligowani. Ale co będziemy, to znaczy, panie pośle? To znaczy, że musimy doprowadzić do sytuacji prawnej, w której obowiązujące w Polsce przepisy są zgodne z konstytucją, zgodnie z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego. Będziemy analizować. Co Prawo i Sprawiedliwość, co większość parlamentarna teraz zrobi, co może zrobić, jakie są tutaj możliwości? Teraz większość parlamentarna będzie analizować to uzasadnienie i wyrok jako całość i będziemy podejmować decyzje, jakie kroki i jakie środki prawne są potrzebne. Jest oczywiście ten projekt. A co wchodzi w grę? Właśnie, projekt prezydencki, poza tym. No, w grę wchodzi cały wachlarz środków, którymi dysponuje władza ustawodawcza i władza wykonawcza. Od ustawy, znaczy oczywiście zawsze teoretycznie jest możliwość zmiany konstytucji, bo przypomnijmy, że to zapisy tej konstytucji spowodowały taki wyrok Trybunału. Nie sądzę jednak, żeby większość do zmiany konstytucji w Sejmie się znalazła. Następnie są ustawy, następnie są rozporządzenia, i będziemy dostosowywać. No tak, ale rozporządzenia to już nie parlament. Jest brana pod uwagę taka opcja. Dlatego mówię też o władzy wykonawczej. Właśnie, jest taka pod uwagę brana opcja do regulowania, że tak powiem, tej kwestii na drodze czy to wytycznych Ministerstwa Zdrowia, czy NFZ-u, czy jakichś wytycznych krajowych konsultantów.
Wszystkie opcje są dzisiaj na stole. Musimy, to jest dokument ponad 150, jeżeli dobrze pamiętam, stronicowy, wywód prawny dość poważny. Musimy to dokładnie przeanalizować i wtedy podejmiemy dalsze decyzje. Ale jest taka opcja, że nikt nie zrobi nic i będzie obserwować, co się dzieje, jak zachowują się lekarze, jaka jest praktyka? Tutaj nie możemy doprowadzić do sytuacji, w której obywatele nie bardzo wiedzą, na czym stoją. Lekarze nie wiedzą, w jaki sposób się zachować. No, lekarze nie są od interpretacji prawa. Lekarze są od leczenia, od ratowania życia. I to jest rola lekarzy. W związku z tym powinni jasno wiedzieć, jakie kwalifikacje medyczne i jak należy traktować. A nawiasem mówiąc, panie pośle, czy może sobie pan wyobrazić gorszy moment na ogłoszenie tego uzasadnienia, bo końca pandemii nie widać. Na horyzoncie mamy trzecią falę. Ludzie są zmęczeni restrykcjami, zaczynają je obchodzić, a tutaj zgromadzenia na ulicach. Cały wysiłek związany z tak zwanym etapem odpowiedzialności może pójść na marne. Toczyliśmy tę dyskusję już w październiku po zapadnięciu samego wyroku, samego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Dzisiaj toczymy ją znowu. Oczywiście musimy pamiętać, że sytuacja epidemiczna jest jaka jest. Obowiązuje zakaz zgromadzeń powyżej 5 osób. Powinniśmy również pamiętać, że tego typu publiczne demonstracje, manifestacje niosą ze sobą zagrożenie i to wszyscy muszą jasne, mieć. Jasne, ale tak z jednej strony, przepraszam, państwo się powołują na zakaz, a demonstranci i prawnicy, którzy ich popierają, mówią o konstytucji, że z konstytucji wywodzi się ich prawo do demonstrowania i do spontanicznych demonstracji. I tutaj przy tej okazji warto zaznaczyć dwie rzeczy. Jedna to wybiórcze czytanie konstytucji, bo oczywiście w konstytucji jest zapis o wolności zgromadzeń, ale zaraz po tym jest zapis, że może on zostać ograniczony w drodze ustawy i właśnie w drodze ustawy o zapobieganiu chorobom zakaźnym ten zakaz jest ograniczony i to na kanwie tej, na podstawie tej ustawy ten zakaz obowiązuje. A druga sprawa, Ci sami protestujący, którzy powołują się na zapisy konstytucji, nie przyjmują do wiadomości, czy zachowują się, jakby nie przyjmowali do wiadomości wyroku Trybunału opartego właśnie na zapisach tej konstytucji. To słyszeliśmy przecież wielokrotnie wypowiedzi konstytucjonalistów niezwiązanych z dzisiejszym Trybunałem, którzy mówili w większości to samo. Na bazie tej konstytucji inny wyrok był niemożliwy. A pytanie o termin, czy może być lepszy, czy gorszy. No, zawsze są jakieś okoliczności zewnętrzne. Pewnie. No, ale te pewnie są szczególnie trudne. To może ja zacytuję Szymona Hołownię. Jarosław Kaczyński, by ukryć nieudolność rządu w zarządzaniu lockdownami i szczepieniami, postanowił kolejny raz wypędzić w środku pandemii ludzi na ulicę. To atak na polską rację stanu. Co pan odpowie? Odpowiem, że to, co mówi Szymon Hołownia, to atak na rozum i godność człowieka, na zdrowy rozsądek. I widać przede wszystkim w tym najwyraźniej, że opowieści Szymona Hołowni o nowej jakości, czy w ogóle jakimkolwiek nowym wymiarze polityki są wyssane z palca, bo Szymon Hołownia używa tej samej retoryki, której używa dotychczasowa opozycja, opartej na zupełnie absurdalnym założeniu, że to, że Trybunał Konstytucyjny wydał orzeczenie, jest inspirowane przez szefa partii rządzącej czy przez samą partię. Trybunał Konstytucyjny jest niezależnym organem, który podejmuje własne jak decyzje. Jak pan wie, jest cała duża grupa osób, a nawet bym powiedziała politycznych partii, która uważa inaczej, że Trybunał jest samodzielny i że jest na pasku Prawa i Sprawiedliwości i prezesa Jarosława Kaczyńskiego.
Pani redaktor, jest też duża grupa osób, które naprawdę uważają, że w szczepionkach znajdują się chipy, które będą nimi sterować. No, w jednym to i w jest drugim adekwatne przypadku. Porównanie, tak? Myśli pan? Tak, jest to jak najbardziej adekwatne porównanie, bo jedno i drugie twierdzenie nie ma najmniejszego związku z rzeczywistością. Możemy tylko cierpliwie i z sympatią takie rzeczy tłumaczyć. Panie pośle, Prawo i Sprawiedliwość nie było szczególnie surowe dla posłów, którzy przekroczyli zasady związane z pandemią, a Jadwiga Emilewicz przeprosiła, no i jest po sprawie, a Zbigniew Giżyński za przyjęcie szczepionki już teraz, choć nie jest ani medykiem, ani seniorem, został zawieszony w prawach członka PiS-u, to, no to chyba nie jest jakaś taka szczególna dolegliwość. No, to zależy, jak na to patrzeć. W statucie Prawa i Sprawiedliwości zawieszenie w prawach członka znajduje się w katalogu kar. Z czym do to tego... się wiąże, że nie będzie... Z utratą wszystkich praw, które przynależą członkowi partii. Do tego nie jest to koniec sprawy, bo zawieszeniu w prawach członka towarzyszy wszczęcie postępowania dyscyplinarnego, które w zależności od tego, jak się potoczy, może skutkować ostatecznie również wykluczeniem z partii. Poseł Giżyński uważa, że system zawinił. Jeśli, już wracam, jeśli zaś chodzi o panią premier Emilewicz, no ona nie jest członkiem Prawa i Sprawiedliwości, no więc... No tak, ale jest członkiem klubu. Tego typu działań. Oczywiście, że jest członkiem klubu. Władze klubu postanowiły, że ten przypadek nie wymaga kary dyscyplinarnej w ramach klubu. Przypadek pana posła Giżyńskiego rzeczywiście jest dość specyficzny, dużo bardziej skomplikowany niż przypadek Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, na przykład Leszka Millera czy Tuzów telewizji TVN, bo tam rzeczywiście doszło do sfałszowania dokumentów, przedstawienia ich jako personelu niemedycznego. Tutaj tam było sfałszowanie dokumentacji, czy niezrozumienie rozporządzenia, czy rozporządzenie było niejasne? Tutaj Uniwersytet Mikołaja Kopernika od początku prowadził działania jawne, jak twierdzi, na podstawie wówczas obowiązującego prawa, które następnie zostało doprecyzowane rozporządzeniem. To samo mówi pan poseł Giżyński i to wymaga weryfikacji i sprawdzenia, ustalenia stanu faktycznego, gdzie rzeczywiście pojawił się błąd. A może jest tak, panie pośle, że... Część racji ma pewna posłanka Platformy Obywatelskiej, która powiedziała w programie telewizyjnym, pewnie zaszczepiły się hordy pisowskich działaczy i dlatego nie ma szczepionek dla seniorów. Zaszczepiły się jakieś hordy? No i z powrotem wracamy do tego, jak nikły związek z faktami, z rzeczywistością mają wypowiedzi polityków. No dobrze, ale proszę powiedzieć, czy państwo nad tym panują? Czy państwo nad tym panują? Bo może gdzieś w terenie, bo państwo tam udzielili reprymendy i nawet pozawieszali osoby z samorządów, które się z samorządów czy z administracji terenowej, które skorzystały z wcześniejszego szczepienia, ale może nie ma nad tym kontroli. Najlepszym dowodem na kontrolę jest to, że takie przypadki zostają wyłapane. Żaden system nie jest w 100% szczelny, a polskie społeczeństwo, tak jak każde społeczeństwo, nie składa się z samych aniołów i osób, które są chodzącymi ideałami. Zawsze zdarzają się czarne owce, zawsze zdarzają się tego typu wypadki. Czyli nie ma hord, są czarne owce. Panie pośle, czy Prawo i Sprawiedliwość... Jedno zdanie, bo musimy kończyć, ja chciałam zapytać o komisję śledczą. Tylko ja bym chciał zwrócić uwagę na jedno, bo jeżeli się zdarza, że działacz PiS został zaszczepiony poza kolejnością, toczy się wobec niego postępowanie dyscyplinarne, ale nie dajmy sobie stworzyć takiego wrażenia, że problem leży po stronie PiS, bo ani Krystyna Janda, ani Leszek Miller, ani starostowie z Polskiego Stronnictwa Ludowego... Panie pośle, zaraz będzie mieć serwis. Czy Prawo i Sprawiedliwość poprze ideę komisji śledczej w sprawie szczepionek? No, idea jest dość egzotyczna, bo chyba pierwszą tak, czy nie? Wezwaną, bo kończymy. Pierwszą wezwaną powinna być szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, więc trudno podchodzić poważnie do takiego pomysłu. Dziękuję. Radosław Fogiel, zastępca rzecznika Prawa i Sprawiedliwości, Beata Michniewicz. Do usłyszenia i zobaczenia. Zapraszam.